Cześć, dobry wieczór. Nie ma litości. Jedziemy dzisiaj odcinek za odcinkiem. Tym razem będziemy napadać na wylądowane UFO. Okazja jest wyborna, ale misja będzie bardzo trudna. Przeciwników jest mnóstwo i niestety jest prawdopodobnie tam gatekeeper już. Więc skład bierzemy mocny. Póki co jeszcze może naprawdę coś podziałać. Ranger deployed. Menace ready to deploy. Sasz w tym stroju berserkera wygląda prawie nawet lepiej niż w tym standardowym armorze. Somehow a group of resistance operatives managed to disable a UFO that set down near one of their camps in this area. They gave us the ship's position and it's likely to be carrying valuable alien technology. So we're moving in to secure the site. Neutralize any hostile contacts on approach. Menace 1-5, UFO site coordinates locked in. Move to secure the area, neutralize all hostiles. Dobra, problem z tym misją jest taki, że jak tu narobimy hałasu, to w UFO-ie ktoś włącza jakiś taki nadajnik, który wzywa pomoc. I jest tylko określona ilość tur, w których trzeba się w UFO wbić tam i wyłączyć ten nadajnik, ale go chyba też można zniszczyć. Kiedyś pamiętam przypadkowo go zniszczyłem i też przestał działać. Okej, dwa podziki. Czy tego jakaś limuzyna ładna? No tak, takie właśnie UFO sobie tu leży. Będziemy można nawet z tego dachu ostrzeliwać, jakbym się bardzo uparł. Roger. Tup, Berserker Armor. Sound copy. Dann mal los. Maruś, korro. Dobra robota, damy na dach. Jak patrol będzie szedł w kierunku rzeki, zauważy nam robotę i będzie palty. Mam tych dwóch podów na raz nie robić, bo... Nie pamiętam ile to turbo. Czasami jeszcze wieżyczkami obstawiali to UFO. Były te takie tu bariery i tu potrafiły stać centralnie, nawet może tu. Potrafiły stać wieżyczki, ale teraz nie widzę wieżyczek. A, nie zrobiłem sobie dalej tego proximity line. To może być niezłe na to, co zrobimy. Okej, to jest dobry moment. Trzeba atakować. Mam tu nawet już pewne pomysły. Różne takie atakowania, głównie nazywają się homing mine. A jeszcze jest remote start. O, ale to nie byłby dobry remote start. Świetne wsparcie, taki Reaper w randze pułkownika, ponieważ nawet jak już nie potrzebuje wbijać killsów, to właśnie może rozpoczynać radośnie ambusze od takich zabaw. Jak homing mine. Kto teraz pociągnie temat? To jest pytanie. Monika generalnie jest od pociągania tematów zazwyczaj. Jakiegoś PCS-a ode mnie chyba ostatnio dostała. No właśnie, no. W chainshotcie masz 92% trafienia. Nie ma żartów. MP bomb to trzymam na tego gatekeepera, jakby się tu pojawił, a jak nie, to będzie na jakieś inne tam rzeczy. To jest jeden pomysł, bo ona coś strzelała. Robot nie widzi nikogo, bo wlazł sobie na dach i jest zadowolony z siebie bardzo. Adaś jeszcze tu mógł... Bo właśnie, w sumie, Adaś w ogóle może zrobić tak jeszcze. Nigdy nie działa ten skill, wiadomo, to teraz pewnie też nie zadziała. Tak. I teraz robot by musiał zejść z dachu. Widzisz trzech? Tu będziesz widział trzech. Zejdź robocie z dachu. Ty rozpoczniesz zadymę, wiesz?
rozpoczniesz zadymę. Nie wiem, czy ktoś przeżyje w tej zadymie, powiem szczerze. Dawaj. Przeżyli. Nawet trochę plus. Zobaczymy, czy Adasiowy kill zone zadziała. O, o, kill zone, tak, tak, tak. Mamy to, mamy to. Ojej. Tak, no robota już kill zone nie został odpalony. No dobra, nie będziemy się takimi małymi detalami tutaj przecież przejmować. Nie włączony ten alarm widzę dalej. Ja nie wiem, co się dzieje. Czy to masz Overwatch, łajdaku? Chyba nie masz. Tak, zrobimy to tak. A, nie włączony, bo to cały czas moja pierwsza tura. No tak, to co, o czym ten tu w ogóle? Weź to idź podnieś. Po naszej turze pewnie włączę ten alarm. Uuu, Superior Expanded Magazine. Ktoś się na pewno ucieszy. Ktoś jeszcze ma Advanced na przykład. Tak, masz go z sobą teraz, widzę to. Jak tu się wchodzi? Tego, a, przez te narożniki nie ma. Nie ma drzwi tutaj. Raggiungo la posizione. Liczka też tutaj. Oj! Ale to był ostatni ruch. No, prawie. No dobra, jakiś cover mamy. Walnę im rakietą, to powinni się chyba... A, tam oni zniszczą osłonę, bo oni mają tylko jeden ruch przez Tactical Analysis. Może ten ruch to właśnie będzie chowanie się za... osłoną. Nie, ostrożnie to zrobiłem. Niepotrzebnie. Dobra, Tactical Analysis. Ten zaznacza, a ten... Ten krzyczy. Tak. To, że Sarge dostał damage, to jest tylko i wyłącznie nasza wina. Chociaż wina, no. Poszli gdzieś daleko, nie widziałem ich. Tu było ok podejść, a tu już nie było ok podejść. Welcome to XCOM. Déplacement en cours. Tylko ten trupem, no to dajesz go. Powiedz mi, ile razy strzeliłeś na tym killzone? Raz strzeliłeś, dokładnie raz, bo teraz drugi raz. Masz trzy w magazynku. Killzone świetny. Być może jakby ten robot na Overwatchu stanął, to by on... Jeżeli nie reagował w ogóle, to może killzone miał za co jakby wejść. Tak sobie to wyobrażam. Graced, raised. Tam się powoli. Tam będzie już grubo w środku. Double time! Tam już będzie zabawa w czystej postaci. I can get there. Arrivo. Monto la guardia. Można chyba tu też zdalnie hakować ten detonator. Więc poradzimy sobie na pewno. Nie, czy chcę wchodzić, czy chcę jeszcze? Nie, nie chcę wchodzić, chcę dobiec. Będzie za duża akcja. Pusy maksymalne, kusimy. Podejścił się za... Okej, okay, venuta vex.
Reapers are always vigilant. Sono stufa di aspettare. Eseguo. Covering now. D'accordo. Ok, wchodzimy. W sumie nie wiem, co się dzieje, jak się skończy ten timer. Czy jest koniec misji? Musimy się ewakuować? Nie wiem, prawda. Misja się nie skończy. Nie wiem takich rzeczy. As you order, Commander. Ok, czy to jest Andromeda? Nie jest to Gatekeeper, to jest dobra wiadomość. Będziemy go widzieć też, jak otworzymy te drzwi. Jakieś metony ma do pomocy. Może tak zróbmy, otwórzmy te drzwi też, żeby nie biegać bez sensu. O, aha, okej, to zamknąłeś te, rozumiem. A, mogę wybrać sobie. Nie wiem, się poruszą, pochłają, się wydam. Panikował, a no tak! Zobaczył, że mam jego ten, jego ciocię na sobie. Nie wiem, to jest prześwietny feature. Tu jest kolejny pod. Postaram się tu walczyć bez wychodzenia nigdzie. Koniczka. Koniczka ma parę tych opcji na tych granich. To nie jest jedna z tych opcji. Zwykły granat rozmowy to będzie jedna chyba z tych opcji. Tak, bo zwykły plazma nade was złapie obu. Powinien wam zniszczyć cover. A jak to wyjdzie, to tylko X-com wie. Bombs away! Esz. Zniszczone wszystko zostało przykładem, że tak powiem. Salvo i teraz co? Czyli shot tutaj. Tak. Jeszcze widzi, robot cię jeszcze widzi, a oprócz robota nie chcę za dużo chodzić ze względu na to, że właśnie tam gdzieś są te kodeksy. Na przykład jak tu wyjdę, to już nie jestem pewien, czy nie zaalarmuję. Tu jeszcze nie powinien. O, właśnie. Aha, ten jest spanikowany, w zasadzie on na mnie grozi. Teorii przynajmniej. Aż może rozwalić to, o proszę. Czemu mi nikt nie powiedział, że to są takie opcje, jakiś remote start na przykład? Może Ania to widzi. Widzi, tylko ja nie wiem co to jest, bo mnie przerzuca na dach i nie widzę. Muszą to być... Nie wiem, jaki to ma zasięg wybuchu, bo mi gra nie pokaże. Chyba duży. O, teraz widać. Aha, ale też zniszczymy ten sygnał, tak? Czy nie? Nie. Sygnał byśmy zniszczyli tym obok. Okej, okay, spróbujmy, to wygląda na ładnie. To był jeden z dziwniejszych remote startów, jakie widziałem, bo nie było wybuchu. Okej. Jakąś dziurę w ścianie dziwną. Będzie widziała w ogóle wszystko. Czuję, że jak ona się tu ruszy, to się wszystko wysra. Ja zacznę liczyć line of sight przez dziurawe ściany i się nie podbieramy. A nie ma innego miejsca, gdzie będzie widzieć dwóch. Może? Dobra, chodź tu. Ben, Sean, Monterey!
Okej, okay, nikogo nie sprowokowałeś jeszcze. Hands. Tak, są Geschichte właśnie. Okej, czy następnym ludzie muszę tu wejść, zobaczyć tamten pod. Może skakować to, a w tej jeszcze możemy opcjonalnie dobić tego spanikowanego, biednego. No to ona chyba musimy, bo tam wyjdzie z paniki, nam robnie jakiegoś krita, to będzie słabo, chodzi robot na środek. Burz! Ładnie. Tak, Marusia Rilla, to obrócz. I wchodzimy. Jak to powiedzieć, że było mądrze? Może tu? Era ora. Jak tam era ora? The power supply on this ship is likely to be a newer variation of the Illyrium core driving the Avengers systems. Violazione in corso! Ale było fajnie, nawet żeśmy do remote pracowali, to już się nie stało. O! To by było git. To by było nawet jeszcze lepsze. Mamy bardzo długie researche teraz. Mamy 45%. Co będziemy skanować? Alois? No, zawsze to Alois. Możemy go tam sprzedać, na przykład na czarnym rynku. Dobra. Dobra, jest skanik szybszy. Troppo facile. Okej. Przestało nam się spieszyć oficjalnie. Stało nam się śpieszyć, tak więc możemy sobie tutaj czyhać na overwatchach. Rechargement. Mamy też jeśli szukać. Bin dabei! Uzdolnionych żołnierzy, którzy do tego przywykli. Stanowa, gdzieś byli tu, mogli sobie gdzieś przejść. Volk says I am to obey. This one is uniquely graceful compared to some of the other species we've seen. It also gives off very strong psionic readings. To jest on. To jest świat pełen bólu. I świat pełen oszust, bo ja bym chciał podejść z Saszem, ale wiadomo co się stanie, jak podejdę. Może chodź tu. Sono gialli! Ty też chodź tu, będziemy chyba stąd próbować z nim walczyć. Tu się za dużo ognia pali. Je vais vers la cible. Może tu. Heading out. Chodźcie do nas. Coś zauważyli? Nie łatwo taki paratrafić. Aj, znalazł szparę. Cóż to? Czyli teraz się na przykład na Overwatchu sklonowała, a nie zawsze tak było. Bardzo to jest dziwne, co się dzieje. Trzeba robić tak. Chyba musi się odsunąć Sasz, tak? Czy nie musi? Zobaczmy. Oj, chyba musi.
nie musi. Ładuj shredera. One się uspokoją. Widzę, że jesteśmy znani. Okej, okay, teraz tak. Tu na pewno overdrive, bo kiedy go mam dać, jak teraz. Mamy roboto sprzątanie. Mamy roboto rakietę. Można zaorać to, co zostało tutaj. A możemy sobie chyba tylko... chociaż... muszę wybierać, czy jest wybór podwójny tutaj. Dobra, weźmiemy to. Tam. Paniczkę proszę teraz. Przed nami jest ktoś, kto mi podświetli tego Wejtusia. Tylko tak sobie Wejtusia. No właśnie, ma obóz. Ładuj. Okej, jest podświetlony, tak więc procenty się poprawiły. Nadal można chybić. Oja! Oja! Nie, bo może zły pomysł. Na to lubię ekiperować sobie to. I teraz mam jeszcze dwie pozostałości kodeksu maciarskie. Andiamo! Status confirmed. Mission accomplished. Jedna jakaś tam rana na samym początku. Jeżeli chodzi o wnętrze, tośmy to rozpykali poprawnie. Myślę, że takie ekipery teraz się będą włóczyć. No, no wszystkie w zasadzie przeciwniku już dobrze propaganda. That our cooperation with the resistance factions is going so well, Commander. Their soldiers seem to be a big help around here. To prawda. Nie awansował. Zaraz chwilę poleży. Dużo rzeczy. Dużo rzeczy. Fajne. O, czyżby Ania i Monika mogły się ten bardziej zbłądzić? Super, to chcemy. Ha. Now this looks interesting. I got a special request here from one of our donors. It reads, an intriguing offer for your listeners. I will triple the standard price for every Advent burger they can deliver to this location in the remote territories. Name's a bit scribbled. It's hard to read. Tigan... Guy's not winning any awards for penmanship, I'll tell you that. Tak, tu chciałem dać inżyniera. Oglądał szybszego powrotu do zdrowia. Tak, i z prądem jest dobrze, z kontaktami jest dobrze. Chcemy kręcić. Mamy szybsze kręcenie przez ileś tam tygodni, co mnie bardzo cieszy. Zaraz też będzie wypłata. Co myśmy tu i gdzie? Tu dwa dni. If you ask me, these Templars are just as crazy as my brother. What is it about psionic energy that seems to drive them so completely mad? Okej, kontynuuj trening. Co tutaj będziesz?
species. Jesteś już tym tam... jesteś już. No i co? 89 pchi. Dzięki bolek z ciebie pęci. Nie mam już więcej rukis chyba. Nie, nie mam żadnych. W sumie jeszcze kawał gry zostało. Jeżeli widzę, że nie ma potencjału w takim grzesiu, to mógłbym sobie jakiegoś ruki tam coś tego. Zobaczmy. To widział, jest tu paru kandydatów. To już był chyba mój Side Soldier i był dość srogi. Ten chyba nigdy nie był. Czyli co, jakbyśmy teraz... Tak, jakbyśmy teraz wrzucili tutaj nowego kolegę. Tak, kompletnie testowo. Szkoda będzie też oszacować od razu, ile on tego saj ma. Super, znaleźliśmy Stronghold. Nie było tej... Nie było tego całego ambusza. Mamy jakiś rozkaz. Musimy dostać. Dwa razy Avatar Project cofać. Bez litości. Our influence with the resistance factions has motivated them to share some new information on the Chosen. To co, Ability Points czy Soldier Bond? Ability Points chcemy. Jakiś aim tu jest do wyjęcia też, więc tym bardziej. Kto chce aim? W sumie. Tak, i musiałaby pójść Magdą na tą misję. Magda była gdzieś tu. Tak. Sobie idą razem. Nie, to może być Soldier Wounded, przeżyjemy. Idźcie zdobyć Ability Pointy. Covert is our specialty. Let's just hope your people can keep up. Teraz będzie chyba łopata. Przed łopatą można podłączyć jakiś teren. Łopata jest za dwa dni. Skończył to. O, skłamanie się zrobił, super. Nowych projektów chyba nie ma za bardzo. Żadnych, których byśmy chcieli robić przynajmniej. Tak więc wywalamy tutaj inżyniera stąd. I wrzucamy go do komsów. Jeden dzień do wypłaty został, to co podłączamy? Rated Warfare, można by podłączyć ostatnią Amerykę, można by się do Australii, ale w Australii nic nie ma dla nas do wyjęcia. Rated Warfare, dwa maszty. 80. No tak, bo maszt jest tu. Na odmianę 80. A w Azji jaki jest bonus? Gdzieś go tu było widać. Taki był niemrawy, ale gdzieś był. Ja mi się gdzieś widziałem. Z tego wszystkiego to Integrated Warfare mi się bardziej podoba, to my kontaktu. We're still tracking the Elder's assassin. She's moving through this region. Dobra, i co? Teraz będziemy widzieć, co tu w tej Azji się dzieje. Ta, tu jest. Mental Fortitude. Bez szału.
Dobra, kręcimy do końca. Strategic resource located. O, dużo. To co teraz? Dla odmiany jeszcze więcej. Avenger plotting new course. Nie wiem, co ja zrobię z 400 alloys i 250 delirium, ale okej. Priority message coming through, Commander. Putting it on screen now. It is unfortunate, Commander, that your recent efforts have proven to be so mediocre. My training, my focus, all of my efforts have been destroyed. I am reinvigorated. To jest najgorsze, co się może trafić. Teleport after taking damage, to... Nie. I admire your tenacity, but at this rate, your days are numbered. Tak, Dunboring, co byś robił? Sabotaż The Avenger. Ale Ken Attempt, a nie będzie Ken Attemptował, będzie sobie trenował. Pompki będzie robił. O, to muszę powstrzymać. I to tak serio, to jest straszne. Mam jakieś ciekawe rozkazy. Tu nic. Tutaj... Greater Resolve. Może. To tutaj nic dla odmiany. To chyba trzeba będzie zrobić... No, któryś z tych czerwonych chyba chcę tak naprawdę. Czyli przeniesiemy ten rozkaz tu. Czyli mamy Ability Points większe, Double Ability Points Gain i tutaj wrzucimy któryś z tych nowych czerwonych. Intel Rewards Increased albo Their Defense and Hack Targets Lowered. Nigdy nie hakuję, bo to jest takie niezbyt przydatne. Dobra, dajmy to. Wskazy są bitne. Order understood. Jestem, co ja robię? Aha, zacząłem ten internet, to lećmy po kasę. Najpierw możemy Black Market w sumie jeszcze odwiedzić, bo jest bliżej. Avenger plotting new teleport after taking damage. No to się da zatrzymać, ale trzeba koniecznie zamrozić szmaciarę. Czyli będę musiał freeze grenade nosić zawsze. Co można kupić tutaj? Alloy Stark bardzo chcę, Laser Sight. O! To mogę kupić, bo to mam zniżkę, widzę nawet. I on tego intera tak bierzemy. No wtedy już perfect strzelbę. Trigger nie chcę, kończę nie chcę, nie chcę i nie chcę. Rush Research, no to było spoko. Ale drogo chcą za to. A teraz Cell. Oj, Mutant Corpse wam się podobają, widzę. To wam sprzedam. Shieldów wam nie sprzedaję. Alloys, tak, znamy to. To możemy zostawić. Oficerów nic nie ma pożytecznego. Jakieś takie słabe rzeczy. No trzeba coś posprzedawać z tych, bo tego już mam aż za dużo. Aż tyle nie potrzebuję, żeby na broniach przekładać. Czyli tak, na przykład sprzedamy sobie jakieś podstawowe. Na przykład gdzieś tu widziałem, o, tu pan magazyn. A jak on to sortuje? To jest koniec, tak? Nie sortuje w ogóle. Expanded magazyn scope, na pewno mam tu gdzieś. To tak. Hair trigger, tak, to się mogę pozbyć jak najbardziej. Autoloader, 3 sztuki, do widzenia. Repeater, do widzenia. Mam stok, nie chcę, mam superior stok bardzo dużo. To też poszedł. Advanced repeater, niech zostanie na razie. Dobra, tak to zróbmy. Skonfirm, bo tutaj tak się będą sprzedali. Lecimy po wypłatę. Avenger plotting new course. Ponad 1000, tak więc teraz możemy poszaleć, porobić upgrade'y do maksa. Tak
takie, których bym normalnie nie robił. No i nastią. Spire. Negatywny trade, tak, te przeszły, świetnie. Wszystko się zgadza tutaj w tej bazie, widzę. A gdzie jest nasz... tak, resistance ring. Upgrade byśmy zrobili tego ringa. Prąd jest potrzebny, żeby zrobić upgrade, tak. A ja nie mam prądu, proszę Państwa, nie mam prądu. Zbudować ten konduit w sumie. Ile kosztuje Lyrium Conduit? A chyba nie warto robić tu Illyrium, jak możemy, mam drugi przecież Power Relay. Można zbudować zwykły conduit, ale to jest tylko dwa znowu prądu. Zbudujemy w tym jednak. Tu mam sporo, więc... Power Relay upgraded. Okay, Illyrium generator jakiś tutaj i teraz byśmy ten nasz resistance ring też upgrade'owali. Nie. Infirmary się... Aha, tu nie chcę tego upgrade'u z infirmary. Silab jest zrobiony. Training Center jest zrobiony. Proving Ground nie trzeba. GTS, wszystko chyba jest kupione w GTS-ie. Tak, oprócz tej infiltracji, która jest dość pointless. Okej, okay, na razie to zostawimy. Idziemy chyba dalej kręcić. Siedź tu w tym infirmary. Nie mam cię i tak gdzie dać. Dobra, czy myśmy dokręcili ten Intel chyba. Avenger plotting new course. Trzeba kontrolować jak tam Narkivens idą. Właśnie, facility construction za tydzień, czyli co? Czyli trzeba by się teraz zasadzić i jakąś budę spalić. Chyba tak trzeba zrobić. There were some casualties during that last covert action, Commander. But our troops will all recover after some well-earned rest. We might take the Elders by surprise mnóstwo if we switch up our tactics. Maybe we should try something new. Scientist, nie. Combat Intelligence może pod koniec, Fabricate PCS nie. Trzeba by to Assassin chyba ścigać, bo mierzi mnie to, że ma ten skill z tym teleportowaniem się. Bond, increase income, ta counter chosen. Co ty możesz tu skontrować? Retribution to mi nie zależy. Jest nawet krótki. Co, to chyba w takim razie Assassin idziemy szukać. Co tu jest potrzebne? Potrzebny jest skirmisher, który powstrzyma Soldier Wound. Aha, jest jeszcze moderate risk na ambush. A, ty się nie masz tu czego wstydzić, widzę, masz dobry loadout. Czyli major i ktoś, kto chce aima. Dobry duet mi jest tu potrzebny. Żeby wysłać Sasha i X-a, to był taki duet dość dobry. Tylko, że ej, masz, ale szkoda X-owi dawać, a z X-em coś słabo chodzę ostatnio. Co, Ricardo i Mirella, to jest też pomysł. Ania i Monika, to raczej ich trochę żal. No, jeżeli nie oni, no to nie za bardzo widzę kogoś innego tutaj. Adasia można wypuścić też z Marusią. Jest to jakiś pomysł. A, właśnie. Ale... A, ale tu przecież jest też Marusia. Uważam, Marusia wzięła to, a Adaś dostał aim. Marusia jest tu. Adam jest tu. Dobra, wygląda
to nawet ok. Zobaczmy, co tu jeszcze można wyedytować. Właśnie, trzeba im sprzęt pozamieniać, bo tak, magnetic możesz wziąć. Teczki może nie bierz. Jakiś po prostu granat i tak tyle. Adam. Adam też dobrze, jakby wziął taki trochę sprzęt klasy B. Weapons available. Antimateria. I Braille pistol. Utility items. Weź sobie może płomienne, tak. I nie bierz tego, tylko weź zwykły armor. Nawet nie predator, tylko może być taki właśnie, o, taki. I granat, 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 edit. No i dawaj zwykłego. A tu jest chyba ok, nie? Daj sobie tracerki mieć, a nie mieć. Co, i z takim składem byśmy ich wysłali na 7 dni aż. Dobra, muszę pamiętać, żeby nie upgrade'ować z karabinów snajperskich, ale nie, nie będę miał nawet takiej możliwości, ani karabinów snajperskich, ani tych, dopóki nie wrócą. Idźcie, powodzenia. Wyszkolił. Co? W jakiej jesteś randze i jaki masz potencjał, synu? 50, co? Zobaczymy, jak to będzie rosło. Nie patrzyłem, jakie miały startowe wartości te pozostałe nasze postacie. Okej. Okay. Strategic resource located. Dobrze, mieć, a nie mieć. Supplies, alloys. Oh. Avenger plotting new course. A, tą budę muszę pilnować. Wysadzić na czas. Manuik nadal. Tutaj się szkoli. Jak tam? Panuik, jak będzie imminent, to możemy teoretycznie atakować. Trzeba pamiętać, żeby sprawdzać. Okej, okay, Magda się wyleczyła. Nadal Panuik. Strategic resource located. Jest Cyber Truck, mamy 80 supplies. Wszystko tu wymieciemy. Już wymietliśmy, bo tam to zniknęło. I co? I na co nam ten lepszy scanning? Trzeba gdzieś skanować, gdzie możemy coś dostać, na przykład Intel. Setting course for East Africa. Kiedyś się tak robiło, że się siedziało w bazie i skanowało Intel jeszcze przed tymi wszystkimi dodatkami. Była taka strategia niezbyt mocna. Dobra, jak Dark Events. Imminent, ok, to lecimy teraz w takim razie spalić budę. Jedna buda, jaka została do spalenia, to jest ta i tu jest Viper King. Trzy gwiazdki, może naprawdę być fajnie. Przeciwników niby nie ma dużo, jest to teren Assassin Pani. Ona stała łomot ostatnio, więc nie powinna się tu pojawić. Szczególnie, że tu będzie Viper King. Heavy Mech, Trooper, Purifier, Sektopod. Andromedon, oj grubo, tu się już robi. Setting course for sector 10, Eastern United States. Trzy wyprodukowało kropki, ta buda. Dobra, następna misja w takim razie dobra, będziemy jakieś węże polować. Tak, totalnie widzę taki skład tych dwóch tutaj siwych dziadów. Ok, dzięki bardzo za oglądanie, ja już sobie się chyba tym razem na pewno dam spokój. Chociaż zawsze mnie korci, żeby jeszcze jedną misję.
Jutro, jak będzie tak pełen wrażeń dzień jak dziś, to będzie podobnie z odcinkami, więc tam wypluję 10 czy ileś. Bardzo dziękuję za cierpliwość, znoszenie mnie. Dobranoc. Miłych snów. Na razie.